meningokoki należą do grupy bakterii otoczkowej i uchodzą za najgroźniejsze spośród wszystkich bakterii. Śmiertelność w zachorowaniach wywołanych przez meningokoki jest bardzo duża i waha się od 6 do nawet 30%. Najczęściej znane zachorowania to sepsa meningokokowa i zapalenia opon mózgowodzeniowych. W sepsie ta śmiertelność może być bardzo wysoka, sięgać na 30%. Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie i szybkie wprowadzenie leczenia i to poprawia szanse na przetrwanie w tej chorobie. Chorują najczęściej małe dzieci. Niemowlęta są jakby najbardziej narażone. Meningokoków jest odmian 12, oni mówią 13 rodzajów. Różnią się tą otoczką, która obejmuje komórkę bakterii. I niestety zachorowania jednym ze szczepów, ani szczepienia przeciwko jednemu z tych szczepów nie dają pełnej odporności i nie chronią przed zachorowaniem na inny serotyp, na inną odmianę. Meningokoki są w powszechnym nosicielstwie i jedynym z przyczyną zachorowania jest wcześniejsze nosicielstwo, czyli zarażamy się od drugiego człowieka, który jest bezobjawowym nosicielem. Te bakterie żyją w naszej nosogardzieli i w jakimś spadku odporności, jeżeli to jest jeszcze bardzo jakiś zjadliwy szczep, przedostają się do krwi i wywołują zakażenie. Nie ma innego sposobu zarażenia. Mówimy, że około 10% polskiej populacji jest nosicielami. W pierwszym okresie, w pierwszych godzinach objawy są niecharakterystyczne i no i nawet najbardziej doświadczony pediatra czy lekarz rodziny może takiego rozpoznania prawidłowego nie postawi. Dopiero po kilkunastu godzinach zwykle się pojawiają objawy, które już skłaniają do posłania dziecka do szpitala. Stąd bardzo ważne jest, żeby lekarz uczulał rodziców dziecka, który trafi no, po kilku godzinach do przychodni, na jakie objawy jeszcze zwrócić uwagę, jeżeli by się pojawiły, kiedy to jest sytuacja alarmowa.